war never changes. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam was oczywiście na kolejny odcinek z serii Fallout New Vegas. Ostatnio przez długi czas nie wrzucałem odcinków z tego, jak tudzież innych gier, ponieważ musiałem poprawiać ocenę, ale nie gadajmy dzisiaj o tym. Zajmę się bardziej fabułą, która tutaj myślę, że się tutaj nieźle zapowiada w tej chwili, więc no, zaraz wam jeszcze przypomnę, co było ostatnio, tylko pogadajmy najpierw z tą... No, o właśnie. Jesteśmy z Lili, chodź Lili. Dobra, idziemy z Lili. Więc w takim razie tak, ostatnio przybyliśmy tutaj, aby nasz tutaj Rex wyzdrowiał i to się nam udało, ale i pomogliśmy jeszcze tutaj, żeby RNK nie najechało tego Jacobstown, bo to jest takie miasto mutantów tutaj ogólnie i tak dalej, a RNK nękało po prostu to miasto. No i my ich załatwiliśmy w sposób mało brutalny, ponieważ z nimi tylko porozmawialiśmy, no i oni sobie stąd poszli. A doktor nam zlecił, abyśmy w tym tutaj udali się tam do jaskini, tam gdzieś wyżej, w tych górach, tam wskazuje nam wskaźnik dokładnie, i żebyśmy zbadali tajemnicę no, tych szczurów chyba, czy oni się też nocnicy nazywali, coś takiego, łowcy nocy, coś takiego. To są jakieś tam zwierzęta zmutowane, z tego co pamiętam to są jakieś szczury czy coś takiego i one posiadają taką specyficzną moc, która posiada im, która pozwala im stać się niewidzialnymi. To jest coś tak jak my możemy Stealth Boy używać przez jakiś tam określony czas. One to mogą robić sobie bez niczego, więc musimy to zbadać. Zobaczmy, może to jakaś skałka, coś? Nie, nic. Ponieważ jest to nieco podejrzane, tak? Więc no, może ja będę mniej gadał, bardziej zajmował się tym, co się tutaj dzieje w otoczeniu. Chociaż jeszcze nic ciekawego w tej chwili. O, wydrożony kamień. Nic ciekawego. No i właśnie tutaj mieliśmy się udać do jaskini Charlestown. Tak się to chyba wymawia. Dobra, trzeba uważać. Lili tutaj koksi. Tak myślę, bo to jest mutant, a mutanty są z reguły mocne. Tu gdzieś muszą być szczury już. Są. Już widzę maskowanie. Nocni łowcy one się nazywają. Ty szmato! Patrzcie jakie są mocne. Ty szmato, zabiłeś mi psa. Mój pies jest wartościowy. Musimy zbadać ogólnie co się dzieje dalej, więc... Ja sobie chyba... Przepraszam, że ja tak cofam często. O! A, to ja mogę sobie... Aha. Dobra, to ja sobie przepraszam, że tak czytuję i w ogóle, ale ten mój piesek jest bardzo milutki, pomaga mi w podróży przede wszystkim. A, to ty też. O, fajnie. Pomaga przede wszystkim mi w podróży i no, nosi moje bagaże, jest moim tragarzem, że tak powiem. Jest ogólnie przyjazny tutaj. On wprowadza mi atmosferę. Dobrze, piesku. Zostaw mojego psa. Ty zwierzęciu. Coś ciebie dropi? Ogon. No, może być też. Jakieś żarcie, tak? Sorry, Rex. Nie chciałem w ciebie... Krew. Ciekawe, czy do czegoś by się nam przydała ta krew. Dobra, tu sobie zapiszmy też. Widzę, że tutaj lekko przycina, nie wiem czemu. Co to może być za... why have this lags? I don't have ani... No i zapomniałem słowa. Tam jest. Dostał krytycznie. O, już jest w słabym stanie ten nasz gnat. Jakoby by nie było. Z której strony on przyjdzie? O, tutaj. Dawaj, piesio. Piesio tu pooksi. Zaraz, może ja mam coś do naprawy tego pistoletu, bo... Chyba nie mam. Kurde! Przydałby się teraz coś... Wow! Wow! Na Lili możesz sobie wejść. Lili nie jest aż nam tak pomocna. Ona się pomocna jest, ale... nie jest naszym jakąś... główną postacią, którą będziemy całą grę przechodzili. No, tudzież, no całą może nie, ale część gry na pewno. Tam jest kolejny. Więc na nim już tak nie zależy. Ostrolowałem. On się zlagował. Aha, bo tam jest jeszcze jeden. Wow! Widzieliście to? Ja sobie lepiej z Teampaka wezmę, bo... Coś mi się zdaje, że ja z tego żywy nie do końca będę mógł wyjść. To też zeżremy. Dajcie mi dwie. No trafisz w końcu. Ja tam nie chcę naprzód wychodzić. A, to nie można tak z tym ładować. No on się strzelował. On się zbugował w tym. W teksturach. Dlatego tak latał, jakby go, nie wiem, jakby go prąd kopnął czy coś. Nie, żebym widział, jak biegają psy, które zostały potraktowane przez prąd, ale no, tak sobie po prostu mówię. I straciłem przez to jednego steampaka, przez to, że użyłem od razu dwóch. Uwaga. Help, help, help. Mój pies się strasznie powoli rusza, a to Lili koksi. Ale pies jak dogryza. Ja już nie mam pytań. No piesio! Chcę przeszukać ciała. Zauważenie, idzie biegnie drogi! Użyjmy systemu Watts. No, co jest? A, bo Lili mi się tu wcięła jak... Majtki w dupę. To wszystko dlatego. Tu jeszcze jest, tu jest. Patrzcie, tu jest jakieś promieniowanie. Znaczy promieniowanie, to są jakieś odpadki radioaktywne. Czy to przez to... To wszystko się stało? Nie, ja już tam niżej nie chcę iść. Chodźcie stąd. Ej! Już myślałem, że mój pies tam poleciał. Ja się tam niżej nie piszę. Zobaczcie, jakie problemy już miałem z tymi tutaj koleżkami. Te koleżki są takie... Ni to wiecie. Ni to mocne... Ni to słabe. Znaczy, no mocne jest, jakbym sam tutaj miał iść. Natomiast miałem wesołą gromadkę, która pomogła mi w... po wybijaniu większości zwierząt z tejże jaskini. Niestety ta jaskinia nie zostanie przeze mnie do końca odkryta, ponieważ tak jak mówiłem, nie chcę tracić zbytnio zasobów do wyniszczenia tych stworzeń, bo jest to po prostu nieopłacalne dla mnie, chyba że byłaby jakaś misja, która właśnie dałaby mi jakieś korzyści materialne z tego. Mam tu na myśli jakieś, no, kapsle drobne. Za wybicie tych tutaj zwierzątek. Zróbmy sobie szybką podróż, bo mi się nie chce już schodzić teraz tam do Jacobstown. No, no wiecie, od kiedy się odkrywa jakieś różne... Wow. Miejsca, to nawet krótki dystans można szybką podróżą przechodzić, bo to znacznie ułatwia nam, znaczy zmniejsza nam czas, jaki poświęcamy na grę, a mimo wszystko możemy więcej w tym czasie zrobić. Są też takie osoby, no ja należę często też do takich osób, które spędzają dużo czasu w danej grze, ale są pewni, że przechodzą grę w 100%. Jest to, no, dla mnie bardzo fajne, bo to znajdujemy wtedy wszystkie znajdźki i tak dalej. Tu jedną znaczką, jaką chyba są, to są te kapsle, za którą możemy jakąś nagrodę dostać potem. Is there something else I can do for you? Legowisko nocnych wpadł, żyty Stealth Boy. There's still power, but the casing is cracked. I'm astonished that exposure to the stealth radiation could induce mutations. No, widzicie? More importantly, this explains why my research into this group of night stalkers hasn't come up with a cure for the nightkin. There's only one avenue left for me. I need to run the Mark II test on Lily. It's the only way. Porozmawiam z nim. Nie chcę z nią rozmawiać zbytnio, bo Lily... Znaczy ja nie traktuję jej jakoś tam jakoś stwór czy coś, traktuję ją powiedzmy jak człowiek. No ale no wiecie, skoro ona... Już, chodź. Skoro przyszła... Dobrze. To już porozmawiajmy z nią. I hope you realize, Pumpkin, that crime doesn't pay. No proszę, jeszcze sama chcę pomóc. No to ja nie mam nic przeciwko. Tylko martwię się o to, że ona się stać jeszcze czymś gorszym niż teraz jest. No mówię, jest ona... Ja ją traktuję jak człowiek. Niestety... No, widzicie, ona nie jest do końca człowiekiem. Dobra. Doktorze... The equipment is hooked up and ready. Dalej zaczynamy testy. Very well. Please stand back. I don't want any erroneous readings. You're welcome to stay and observe if you want, though. Spoczko, foczko. Jak to ma wyglądać? All right, power on the stealth boy, Lily. Wow. Chwila, ja sobie jeszcze bronię od razu jakąś inną. Jakbym mnie coś chciało zaatakować zaraz, to w razie czego sobie przełączmy na to. Patrzcie, ale jest szalona! Stealth field is unstable and scrambling things. The reading says gamma wave activity is zero. But that can't possibly be right. Fal gamma to jest jedno z czynników ubocznych, jakie są po promieniowaniu. Tak, znaczy promieniowanie wywołanym jakimś wybuchem jądrowym na przykład, to powstaje między innymi fale gamma, tak. To jest jeden właśnie, tak jak mówię, i przez to mogą być na różne choroby, jak skóry i tak dalej, ale nie chcę o tym gadać. O, właśnie, widzicie? Dobrze pomyślałem, żeby sobie broń przełączyć, bo chyba mu nie oddam tego. Kurde, tylko szkoda, że nie mam zbyt ten... Nie dostaniesz tego modelu. I knew humans could never be reasonable. I knew it. Stupid humans. I'll kill you. Sorry, ale... Wow. Wow, co mój pies zrobił? Widzieliście to? Ja muszę uciekać, bo niestety mój stan zdrowia nie jest najwyższej jakości. Ale mój piesek trochę jest coś trochę. O w dupę. Dawaj piesio. Zabij dziada. Ło, mój piesio zrobił wiór. Ale oni nic nie mieli, ej. Gdzie jest doktor? Kurde, zauważono. Może to ukradniemy? I umrę. Sorry, ale implant jest dla mnie wartościowy. 11 000 to jest trochę dużo jednak. To tego nie będę mu tutaj jakoś przeszukiwał specjalnie, bo to nie ma sensu żadnego. Marcus isn't going to be happy about the deaths, but I guess they were unavoidable. At least I got a lot of useful data from. Schowajmy te ciała. Marcus nie musi się o niczym dowiedzieć przecież. Dobra. Proszę bardzo. Nie mówię, traktuję ją jak... Hej! Aha, czyli dobra. Chyba nie było sensu. Outlang sign. Dużo tego ma, ale czytajmy, bo to w tej chwili co zrobiłem to była głupota największa jaka mogła być, niestety. Dobra, przenieśmy sobie broń na troszeczkę lepszą. To powinno być mocne obrażenia w miarę. Najpierw to mnie ulecz. Dobra, to już wiemy. Rozmawiam z nią. Ej, czekaj. Czekaj. No. Kurde, dobra, nieważne, myślałem, że mnie uleczy tutaj, bo jest tutaj doktorem, ale dobra. No. Dobra, to już wiemy też. Przyspieszmy to, bo to... Nie będę już kradł tego cybernetycznego czegoś, tego implantu. Nie wiem co to był za implant, ale zawsze jakiś. Projekt Nevada właśnie oferuje nam ten implant. Zaraz przyjdzie ten tutaj gość. Wow, ale to ma fajne celownik. Czuję się teraz jakbym był na dzikim zachodzie. Naprawdę fajny. Dobra. Dobra, to sobie walę z tym paczka. Ale za dużo znowu chyba słowa dobra używam, ale ciul z tym. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam sobie mówić. Będę chciał, to będę mówił nawet o jakichś pierdołach. Ale to nie jest w tej chwili istotne. O, trochę zyskałem. Nasienie dyni. Zaraz przyjdę. Co? Od razu? Wszyscy się na mnie rzucają. Bez jaj. Sobie to wypraszam. Ten kill jest słaby, wiecie co? Naprawdę jest słaby, bo mój pies go kładzie raz, dwa. Dobra. Ja mam tylko takie broni słabe, które niestety nie zadają mu zbyt wiele obrażeń. Ale to tam już nie jest istotne zbytnio. Po raz trzeci muszę niestety władowywać tę samą misję. Dlaczego? Bo zaatakowałem za wcześnie po prostu jednego frajera. Boże święty, kto to wymyślił? Szybciej, szybciej. Nie gadaj już tyle. Porozmawiam z nią. No dobra, dobra. Ale zaczynamy. Muszę z nim Flajensem pogadać. Zaraz, że będę miał w ogóle jakąś gazetę, tak... Przepraszam, ja tak przedłużam w ogóle, ale ja jestem bardzo ciekawy, czy byłaby jakaś szansa na to, żeby jednak... Kurde, nie mam! Co za bullshit! O, choruję na takie promieniowanie. To sobie wyleczymy potem u kogoś. Szykuj się na karabiny. Cicho bądź, kocie. Niestety mój kot też... Jestem sam w domu, a mój kot mi teraz przeszkadza. No, to jest dziwna sytuacja trochę, ale cóż. Ojej. Lili miażdżyć. Haha, nioch, nioch. Haha. Ja sobie skoczę na łóżeczko. Party hard. Dobra, skończyliście już gadać. Bym chciał tutaj coś ciekawego zrobić. Naprawdę. Fajnie było być włączonym. I'll get back to you on that in a moment, once I've analyzed the results. Well, well, my request is per... Nie gadaj, bo ci tak tego nie dam. Ej, czemu to pojedyncze strzela? Ale go strolowałem. Widziałeś to, piesku? Jak ich szybko strzelali. O lol, oni jedzą się mięso. Nie kontynuuj testu. Jak ich szybko wyciulali. Lol. Dobra. Co możemy tutaj w tej chwili zrobić? Na pewno pójdziemy sobie nauki ścisłe do 90. W retorykę do 80, bo jako taki mieliśmy problem. I kontynuuj. Co tu teraz ciekawego nas czeka? O! To się przyda. To się na pewno przyda. To jest, nie powiem, że nieprzydatne. Użyjemy sobie tak. 14 poziom już mamy. Szybko nam w miarę, powiem wam szczerze, poszedł ten poziom. Który to będzie dopiero 17 odcinek, czy coś takiego? A już w miarę z tymi poziomami jesteśmy do przodu. Dobra, tu już wykonaliśmy swoje zadanie. Teraz co mamy dalej z zadaniami? Nie. Nie. To bym mógł zrobić. To sobie jeszcze zrobimy, bo to będzie nam dalej potrzebne do głównej fabuły. Będziemy musieli pogadać sobie tutaj z kilkoma nacjami. Dobra, to pójdziemy sobie tylko do poligonu testowego Repkonu. To sobie pogadamy z pewnymi osobami. I myślę, żeby nie robić zbyt długiego tego odcinka bo to miał być taki odcinek, tylko wiecie, żeby pokazać, że pamiętam o ludziach, którzy lubią tutaj, jakby to powiedzieć, którzy lubią właśnie serię moją Fallouta. Dobra, to przejdziemy się tutaj. Którzy lubią serię z Fallouta. Dla nich też zrobiłem tu też ten odcinek. Natomiast myślę, że we następny wtorek na pewno już będzie pełny odcinek, taki 30-minutowy. Szpryt. Nerwosol. To jest jakiś kurde... O, rad skorpion. Ale nie widać, żeby był jakoś specjalnie na ten, nafaszerowany promieniowaniem czy coś. Po prostu tak pewnie nazwali go dla, no nie wiem, nadania klimatu tutaj, czy czegoś takiego. Z tym polatamy, bo jest w bardzo dobrym stanie. No i szkoda też pieniędzy na to, żeby... kapsli właściwie, szkoda mi kapsli na to, żeby wydawać jakiekolwiek kapsle na zużytą przeze mnie broń. Bo jako taki... Znajdziemy sobie pewnie gdzieś po drodze te bronie jakoś tam naprawione w jakiś sposób, mniej lub bardziej, a w części, które są w tych broniach, powinny nam pozwolić na naprawę naszych zniszczonych. To jest strasznie ogrodzone tutaj górami. To kiszka troszkę. Nie podoba mi się to. Z kolei już mamy... długo już nagrywam. Jak nie spodziewałem się, że ten odcinek będzie tak długo toczył, więc żegnam się w tej chwili z wami, bo no... Widzicie, na razie krążę tutaj wokół, nie wiem gdzie mam się odnaleźć, dlatego już myślę, że we wtorek dodamy spokojnie odcinek, w którym będziemy wykonywali tą główną misję, dlatego żegnam się teraz z wami i do zobaczenia już wkrótce. Na razie!